A kurwa. Dobra. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Niestety choróbsko mnie trzyma. Przepraszam na chwilę do garażu, żeby przynajmniej Wam coś nagrać. Nie nagrywałem Wam odcinka z tego. Niestety, chciałem to szybko ogarnąć, bo jeden z widzów miał momentalnie podjechać sobie to odebrać. No ale tak wyszło, że nie przyjechał i będzie dopiero jutro. Dopiero jutro będzie po to, co ja przy tym robiłem. Ogólnie łożyska z przodu, koła. Miała być ośka, ale klient mi tutaj właśnie dał mi łożyska, bo ogólnie tam są koronkowe. No nie będę wyciągał chyba ich, bo upierdzielę się. Z przodu jest coś takiego jak tu. Takie łożysko koronkowe. I chciał, żeby mu założyć, przerobić to na łożyska zwykłe. No niestety przyniósł zły rozmiar łożysk. I niestety mu z przodu nie przerobiłem. Tu ma ośkę. Chciał, żeby przerobić mu na takie łożyska, ale nie przerobiłem mu, bo zły rozmiar i nie chciało mi się za bardzo jeździć i szukać się takich łożysk po prostu. No, z tyłu tak samo mi dał komplet. To z tyłu mu przerobiłem na zwykłe łożyska. No i chodzi, śmiga, kręci się. Co tu z przodu jest ogólnie zrobione, tylko łożyska koronkowe, bo dał mi w zapasie, jakby czasami się nie udało albo coś, że łożyska koronkowe, to wymieniłem mu nowe łożyska koronkowe, nie? No i wszędzie oczywiście trzeba było dystansować wszystko podkładkami, bo to na chwale Boże było porobione. Mam nadzieję, że mnie coś okolwiek słyszycie. Następne co, problemy z zapłonem. Po prostu tak był zapłon poprzestawiany, że nawet ja miałem problemy, żeby z tym dojść. No ogólnie z zapłonem nie, ale ktoś to tam naprawdę tak zjanuszował, że po prostu nie było iskry. Poskładałem wszystko tak, jak ma być, no, kopię, a tu iskry nie ma w ogóle, nie? No i jeszcze co zauważyłem, właściciel się co chwilę narzekał, że mu się zapłon przestawia. Spróbuję to wyciągnąć stare platynki. Że mu się co chwilę zapłon przestawia. A czego to była wina? Jak to widzicie, już nie ma w ogóle kołeczka tego, co się ślizga po magnecie. Po magnecie, co się ślizga, w ogóle już tego kołeczka nie ma. Jest starte na zero. A dlaczego? Ktoś, kto ma motrynkę, komarka, ogara, coś z tym silniczkiem, tu, takim jak tu macie, przy tym sprzęcie można powiedzieć, bo to nie ulep jest żaden, to jest markowy, super sprzęt Rometa. A dlaczego? Bo jak macie stały stator, to w jednym miejscu tego statora jest taka jakby jak szmatka, nie wiem jak to nazwać dosłownie, taka jakby wata, o, wata, gąbka, szmatka, którą trzeba dobrze nasączyć olejem. Ktoś tego nie zrobił, a ta szmatka właśnie ma za zadanie smarować wam nam magneto, żeby po prostu jak po nim będzie jeździć przerywacz zapłonu, te platynki całe, to żeby się to ślizgało, a nie tarło i po prostu żeby się nie wycierało. No i ktoś zapomniał to zrobić i po prostu przestawiał co chwilę zapłon tutaj właśnie się przestawiał, no i gówno z tego, no pojeździł dzień, wytarło się, no i się przestawiło wszystko, nie? No i dlatego właśnie nie dało się tego po prostu ustawić, nie jeździło to dłużej niż jeden dzień. No, teraz nasmarowałem, mam nadzieję, że to będzie latać długo, zanim się to wytrze. No pierwsza regulacja może być szybsza, bo zanim się tam to dopasuje wszystko, no to minie. Dobra, ustawiłem mu tam zapłon, wymieniłem mu oczywiście linkę jeszcze sprzęgła, bo była uszkodzona. Linkę gazu, no niestety też była uszkodzona, bo złożyłem wszystko, myślałem, że jest super, zajebiście, chodzi, ale okazało się, że normalnie zacina się linka. Nie odbijała. Teraz wszystko odbija ładnie. Chodzi idealnie. Sprzęgło tak samo, chociaż sprzęgło jest chyba na wykończeniu, nie wiem kto ten silnik składał, ale nie chodzi tak jak powinno. To tam trzeba byłoby grzebać. Ja się za to już nie biorę. Gaźnik składałem, bo był tu jakiś chiński podobno. Chiński gaźnik.
i jak macie ogólnie w tym gaźniku, jak idzie wam przepustnica, to w jednym miejscu taki jakby bolec wystaje. I ten bolec ma wam za zadanie po prostu robić to, żeby wam się przepustnica nie przekręcała na boki. Żeby na boki wam się nie przekręcała, bo to jest bardzo istotne, żeby ustawić wolne obroty. I ogólnie ona idzie tak, jest tak po prostu ścięta po skosie. I przez co też jest to istotne, żeby była w odpowiednim miejscu ustawiona, żeby to ta dawka paliwowo-powietrzna i to wszystko, żeby się tam ładnie mieszało i żeby były wolne obroty. No i niestety tego bolca tu nie było, było ścięte i ta przepustnica można było w byle którą stronę po prostu włączyć, albo podczas jazdy gazowania się to wszystko przekręcało i nie chciało chodzić tak jak powinno. Na szczęście był drugi korpus, klient dał mi drugiego korpus i w tamtym już to było dobre, więc wybrałem lepsze dysze, lepsze części i złożyłem z tych dwóch gaźników jeden. No i jest. Co tu jeszcze robiłem? Takie drobne jeszcze popraweczki. Zrobiłem tu tak samo jeszcze. Zrobiłem tu tak samo jeszcze nóżkę mu naprawiałem. Bo wcześniej to naprawdę była tragedia, po prostu żeby zahamować na hamulec nożny, to nóżka cała się przekręcała z cała się nóżka przekręcała z hamulcem i po prostu to jeszcze na dodatek, że się całe to przekręcało, to nie odbijało mimo tej super zarąbistej sprężyny. No i wziąłem to mu tam, rozciąłem to wszystko, nacpawałem podkładki z jednej, z drugiej strony tego lewarka, no hamulca tylnego. Nóżkę tutaj poprawiłem, gwint i wszystko ładnie jest obspawane i tak, żeby się oczywiście dało jeszcze rozkręcać, nie? I teraz chodzi idealnie. Jest super zarąbiście. No, zanim jeszcze zajmiemy się zakłada, bo jak widzicie, coś wam tu nie pasuje. Zanim weźmiemy się zakłada, no to jeszcze ją odpalę, pokażę wam, że chodzi. Że chodzi, bramkę trzeba otworzyć, paliwo odkręcić, zapłon tu jest włączony. To jest takie śmieszne gaszenie, nie ma tak jak u mnie w mojej na kluczyk, tylko jest po prostu, jest takie jakieś przekrętło. Dobra, odpalamy, sprzęcie. O, kompresja. Zimna jest. Jakby to odpalamy gaszenie. Ja oczywiście jest zimna, nie? Nie była odpalana chwilę. Zdążyła stygnąć. Czyli jak na zimnym tak pali, no to na ciepły no nie ma nawet co. No nie chcę za bardzo, żeby ją tutaj jeszcze przekazowywać ani nic, bo nie chcę tutaj, żeby się nakopciło w garażu, bo potem nie urobię. No, czyli dobra, motorynka pójdzie w kąt i wprowadzamy kładzisza. Wprowadzamy kładzisza. No i tyle. To widzimy się po krótkiej przerwie. Jak widzicie, kładzisz jest po ładnej kraksie. No, nie dziwmy się. Czasami niestety nie każdy potrafi driftować. No cóż, no, plasticzki no, poszły w mak. Felga skrzywiona z tyłu. Może mi się uda ją podprostować, bo to tylko ran z zewnątrz jest wykrzywiony. Żeby powietrze nie schodziło. Kolumna kierownicy wykrzywiona. No i tu oczywiście te wszystkie stelaże całe też powykrzywiane. Urwało się to mocowanie, widzę. Do ramy. Upieprzyło się, wykrzywiło się w piździec. Nie będę się nawet za bardzo tym przejmował. No tu widzę, że też z tyłu jest powykrzywiany. Cały się chyba wykrzywił. Jerona. Cały jest przekrzywiony w tą stronę. No, jak poszedł z takiej skarpy ładnej w dół z mostu, no to się nie dziwcie. Dobra, no. Kładziemy kamerkę i robię, żeby cokolwiek mieliście jakiś materiał. Yeah.
No i dobra, plastiki są już pociągane. Możecie zobaczyć, co tu się stanęło. Kierownicę przywaliło aż do dosłownie do baku. Nie szło tego plastika praktycznie wyciągnąć, ale się udało. Widzę, że tutaj instalacja jest o wiele bardziej skomplikowana. A dlaczego? Tylko i wyłącznie dlatego, że to ma kierunkowskazy, nie kierunkowskazy, ten kład, palenie z kluczyka, cały tam na dole moduł, palenia na po prostu radiowo, można powiedzieć bezprzewodowo takie palenie tego kłada i gaszenie, dlatego tak jest, a nie inaczej. No i zrywka jest tu z tyłu, to tak samo dodatkowa instalacja jest. Dobra, póki jest widno jeszcze, to jeszcze wam nagram. Co ja tu przy tym kładziku zrobiłem? No bo jak widzicie, no już jest zrobione, plastiki leżą. Tu jest siano z plastiku, już pewnie nie widać. Tu leży cały plastik. Weźmiemy do słońca. Tu jest cały ten plastik. Główny. No widać, że no jest to wszystko strasznie poszczelane. To stroną głównie. No i to będzie trzeba wszystko połatać. Nie zakładałem, bo żeby było to łatwiej połatać. No ja tego nie będę już łatał, tylko tam sobie kolega to będzie łatał wszystko. Te plastiki. Ja tu miałem tylko kłada naprostować, tego naprostowałem. Wyprostowałem mu tu kolumnę kierownicy, bo była krzywa. Wyprostowałem mu kolumnę. Dospawałem mu tutaj uchwyty na zderzak. Wyprostowałem oczywiście mocowania prut. Przód tak samo wyprostowałem, bumbę, ile się dało. Bagażnik, mocowania wszystkie poprostowane. Wszystko poskręcane tak, żeby to się jako tak otrzymało. Wyglądało to przynajmniej tak, jak wyglądało wcześniej. Dupę musiałem troszeczkę naciągnąć. Tu sam ogon, końcówkę, bo też poszła, nie ukrywajmy, do boku, bo całym kładem było uderzone od boku. I felgę prostowałem. Nie wiem, czy jeszcze coś będzie na niej widać. Tu była, w tym miejscu była wgnieciona po prostu ostro. I ją naprostowałem, powietrze trzyma, powietrze nie ucieka. Tylko że jest minus taki, że felga jest dość, że była tutaj walnięta, to jeszcze się felga wykrzywiła i jest jajo, nie? Jest bicie na felgę. No, tylna oś się też na tych mocowaniach wszystkich czterech po prostu się przegięła. Na początku, w wcześniejszym odcinku wam mówiłem, że będzie zjeba, ale to niestety to nie była ich wina. Po prostu oś się przekrzywiła cała i naszpanowało dlatego łańcuch. To nie oni naszpanowali, tylko po prostu od uderzenia się naszpanowało. Ślizg łańcucha jest, no i wszystko teraz ok, jest w linii prostej, leciutko się kręci, no tylko już bicie będzie na tym kole, no nie ukrywajmy. Felga będzie chyba do kupienia. Na razie mu tylko naprostowałem tak, żeby się dało jeździć. Zacisk i tak nie działał, to żeby nie hamował dodatkowo, to go ściągnąłem, ponieważ on nie działał już wcześniej, przez to, że tu jest szkiełko rozwalone. Jak kolega kupił tego kłada, to już było to szkło rozwalone i po prostu i przewód jest w jednym miejscu przetarty, hamulcowy. Więc nawet go nie zakładałem, przetetkowałem go do tego, żeby nie hamował niepotrzebnie, obcierały te klocki. Teraz przynajmniej luźniej to jeździ niż wcześniej, nie? Delikatnie. Można driftować znowu. Niestety no, topnieje śnieg ostro już na drodze, w ogóle nie ma tu i tam, w ogóle drogi, na drogach nie ma już śniegu. Jak widać, no kapie woda. Cały dzień dzisiaj ładnie świeciło słonko i potopiło się wszystko. Potopił się śnieg. No i doszedłem do wniosku, że niestety możecie być niezadowoleni, bo po prostu wam powiem tak, że w zimie nienawidzę nagrywać na YouTube, bo kamera normalnie mi naprawdę bateria mi trzyma po 5 minut i się zaraz rozładowuje. 5-10 minut czasami. Musiałbym ciągle nagrywać z 15 minut odcinka, żeby padła bateria, bo jak zapauzuję, to momentalnie siada.
i jest więcej roboty przy kamerze, latanie za tymi bateriami i tym wszystkim, niż ogólnie całej roboty przy tych motorach, więc chyba złożę ten silnik mój. Może zobaczę, może coś ponagrywam, takie urywki, nie będziecie mieć niestety dokładnie to wszystko pokazane. Browarek oczywiście na bok, zaraz będzie, że pije się. Bo normalnie no, ja bym nagrywał to tak ze 2-3 razy mi się wydłuży cała robota przy tym motorze, przy tym pitbike'u. Więc dlatego jest tak, a nie inaczej, taką decyzję podjąłem. Może jeszcze zmienię, jeszcze będę coś tam ponagrywam dla was, przynajmniej jak założę tę skrzynię. Wrzucę tą skrzynię i sprzęgło, jak to wszystko złożyć, to jeszcze może to dla was ponagrywam, ale to wszystko będę nagrywał w wolnym czasie, z racji, iż chory jestem i nie będę tak przesiadywał za bardzo w takim zimnym. Pasuje mi jak najszybciej wyzdrowieć, bo na pitbike'u też skarżycie się, że nie ma po prostu odcinków, nie jeżdżę. No, jak mam jeździć, jak jestem chory? No, wytłumaczcie mi to. A tak to bym podryftował wtedy, jak sypnęło tak ładnie śniegiem. BM-ką jak jeździłem, to fajnie się driftowało po drodze. No ale nie nagrywałem tego, no bo to dość, że nie moje auto, nie będę za bardzo szalał. A po drugie, siostra by mnie chyba zabiła i auta by mi już nie dała w życiu. Więc nie nagrywałem tego. Ale latało się bokiem. Choćby nawet od niechcenia, nie? Po prostu chciało się przejechać kawałek i BMA dupą zarzucała. No ale cóż to, no. Jak to silnik z przodu, cały ciężar praktycznie cały czas z przodu jest, a tylna oś jest odciążona. No, to wiecie co się dzieje potem. Po jeździe po takim śniegu. No. No i bym polatał bokiem, pitbike'iem, no ale to wiecie jak to jest. Tutaj braciak już ZT, widzicie, no silnik z powrotem jest, co tam się z tym działo, to musi wam on powiedzieć. Ja się tam za bardzo tym nie interesowałem, co on tam robił. No, ZT w ciągu eksploatacji, na sprzedaż jest wystawiona. Braciak mówił, że jak sprzeda, no to kupuje pita i będzie latał pitem z nami, bo o wiele tańszy w utrzymaniu. Tańszy w utrzymaniu, no i przerzuca się na pita. Ale czy kupi, to nie wiem, zobaczymy. Coś tam Speedbike Riderem mówił, ale zobaczymy jak to będzie. Czy kupi jakieś ramo, silnik wsadzi lepszy, bo on oczywiście 170, bo żeby z nami jeździć, no bo to u nas grupa w okolicy to tylko 160-170, nie, pojemności. I 150 jedna jest. Jedna 150. Nikt na 140 już nie lata pitami. Wszystko poszło o poziom w górę. No i tak to jest właśnie z tym kładem. Za pitbike'a też się muszę właśnie za niedługo mojego brać. Do mojego kłada silnik wsadzić. Choćby nawet, żeby na trzech kołach polatać. Tak, żeby przynajmniej na choćby nawet trzech kołach polatać. No, pasuje to właśnie złożyć i wziąć się za pita, bo kurde, normalnie za niedługo sezon się zaczyna. Sezon się zaczyna i pasuje w tym sezonie coś więcej polatać, a nie w tym sezonie to polatałem chyba jedne zawody tylko. Byłem tylko na jednych zawodach, a tak to z racji no, problemów różnych, no nie byłem w stanie wystartować w większej ilości. To nawet nie były takie zawody, to był bardziej piknik, można tak powiedzieć. O, no i tylko wystartowałem w jednych zawodach. A tak to niestety nie dałem rady. Pitbike Rider ostro walczył, no a ja niestety... No, nie jedna z was, z osób oglądających, pisała, żebym się pokazał na jakichś tam zawodach, no ale no, niestety nie dałem rady, no. Musicie mi to wybaczyć. W przyszłym sezonie postaram się częściej pokazać. Jak jeszcze braciak zrobi swojego pita, to na pewno będzie większa ekipa. No, jeszcze oczywiście busa muszę kupić, a poluję na busa i nie mogę kurde żadnego uczciwego znaleźć. Wszystko szmelce. Nie mogę nic uczciwego znaleźć, żeby właśnie kupić, żeby mieć na zawody swój transport i nie prosić, nie błagać nikogo i nie być uzależnionym od kogoś innego. Po prostu kiedy chcę jadę, pakuję, o której chcę wyjeżdżam, o której chcę wracam. I to jest właśnie w tym jest lepsze, żeby mieć lepiej swój transport niż kurde kogoś błagać. Dobra. Przepraszam, że tak chrząkam, kurde, i taki mam głos, no ale musicie mi to wybaczyć.
No i co? No i tyle, no. Jest. Na wiosnę wam wynagrodzę i będą filmiki co dwa dni. Postaram się zakręcić co dwa dni filmiki, bo będzie jasno. Jak przyjdę z pracy, to jeszcze będzie można sobie coś polatać, pokręcić. Zobaczymy, jak tu będę siedział w tym domu dalej. Chyba, że się gdzieś przeprowadzę. No kurde, cały czas jest problem z tym, że nie wiem, czy będę tutaj dalej mieszkał, czy się nie przeprowadzę gdzieś. Jak będę dalej tutaj mieszkał, to pójdziemy ostro z tematem i odnowimy tor pitbike'owy, ten co u mnie jest, bo to była wersja 1.0. Za bardzo my się tam nie przykładali, nie było ciężkiego sprzętu, praktycznie wszystko rękami. A teraz to myślę, że jakbym wpadł tam, no to z kolegami resztą to zrobimy tam uczciwy tor, taki do jazdy technicznej bardziej, nie? Nie do zapieprzania, ale taki tor z przeszkodami do takiej jazdy technicznej, do zapieprzania będzie u Pitbike Ridera. No, to też na wiosnę, na przyszłe wakacje szykujcie się na filmiki wreszcie z tego toru. Dobra, to ja z wami się żegnam. Widzimy się w następnym z odcinków standardowo, więc na razie trzymajcie się, do usłyszenia, hej!